Cześć, tu Kamila. W dzisiejszym odcinku trochę się dzieje, ponieważ mamy tutorial makijażowy. Jest ze mną dzisiaj Marysia, moja Cześć. Modelka, na której będę wykonywała makijaż nowościami w katalogu 5. Na sam początek, jako bazę, nakładamy jasny cień, bardzo rozświetlający. Nakładamy go pod samą aż linię brwi. Będzie bardzo ładnie rozświetlał, odbijał elementy światła i sprawi, że oko po prostu będzie optycznie większe. Jest to cień z serii T1. Drugie oko. Nie zapominając o wewnętrznej, dolnej części, malujemy tylko i wyłącznie do źrenicy, czyli do połowy. Znowu otwierając tym oko. Jak już mamy oko rozświetlone, możemy zabrać się za inny kolor cienia. Będziemy tworzyć kocie oko na linii załamania oka. Również malujemy cieniami z serii T1. Tak samo z drugiej strony, na linii załamania oka i ściągamy do linii rzęs. No i teraz cień z serii Oriflame Beauty. Wykańczamy dolną powiekę od kącika do połowy źrenicy. I rozcieramy na całej powiece, żeby wyrównać koloryt. Następnie eyeliner. Od wewnętrznej strony do zewnętrznej malujemy eyelinerem w pędzelku z serii Very Me. Liner w pędzelku jest bardzo łatwy do tworzenia cienkiej kreski. Drugie oko tak samo, od kącika do zewnętrznej linii, trochę unosząc linię w górę. No i cienka kreska eyelinerowa na pewno też zagęści nam optycznie rzęsy. I tuszujemy rzęsy. Najłatwiej jest złapać sobie właśnie tutaj tej kości, którą wyczujecie na powiece, żeby modelka nam nie zamrugała. Jest to najłatwiejszy sposób przytrzymania sobie właśnie powieki w tym momencie. Możemy swobodnie tuszować jej rzęsy. Tuszujemy maskarą nową w katalogu, która aż o 30% zwiększa podkręcenie rzęs i otwarcie tak oka optyczne. I dolne rzęsy. Nie zapominamy zawsze o tuszowaniu dolnych rzęs. To też optycznie powiększa oko i otwiera nam je. I drugie oko. Tak samo. Gdy już wykończyłyśmy oczy, możemy zabrać się za kolejny krok, czyli usta. Zaczynamy od konturówki do ust z serii Giordani. Rozprowadzamy cieniutką linię po całym konturze ust, podkreślając ich kształt i optycznie je powiększając. Konturówka jest bardzo fajnym produktem, dlatego że przy dużych ustach bardzo ładnie podkreśla ich kształt, a przy małych
możemy właśnie z konturówką je sobie powiększyć. I pomadka. Nakładamy pędzelkiem, jest to pomadka serii T1. 8 nowych odcieni pojawiło się właśnie w katalogu 5. Są to matowe pomadki, wzbogacone olejkami jojoba i awokado. Dają bardzo fajne wykończenie, są przede wszystkim matowe i zapewniają maksymalny komfort noszenia. Pędzelkiem wypełniamy całe usta, jakby nie było widać różnicy między pomadką a konturówką. No i mamy koniec. Jak sami widzicie, wykonanie takiego makijażu wcale nie jest trudne i nie zajmuje aż tak wiele czasu. Mam nadzieję, Marysiu, że ty się w nim dobrze czujesz. Bardzo dobrze. W takim razie bardzo się cieszę. Zachęcam Was do próbowania samemu w domu, do testowania kosmetyków firmy Oriflame i do dzielenia się Waszymi opiniami pod filmikiem. Do zobaczenia wkrótce.